Witajcie w kolejnym odcinku Archiwum Motowizji. Dzisiaj przenosimy się do Sardynii, która już wkrótce będzie kolejną areną zmagań w rajdowych mistrzostwach świata. W sezonie 2018 rywalizacja rozpoczęła się z pogodą dosyć nietypową jak na włoską wyspę, ponieważ padało. Jako pierwszy na trasie był Thierry Neuville, lider klasyfikacji generalnej w tamtym momencie, który liczył na to, że opady będą większe i dzięki temu nie będzie musiał aż tak bardzo oczyszczać trasy. Najlepsze tempo na porannej pętli miał jednak jego kolega zespołowy Andreas Mikkelsen. Co prawda na piątym odcinku specjalnym był wolniejszy od swojego belgijskiego kolegi, ale przewaga wypracowana na pierwszych odcinkach specjalnych sprawiała, że do serwisu to właśnie Norweg zjeżdżał jako lider rajdu. Pogoda na popołudniowej pętli nie tylko się nie poprawiła, ale wręcz pogorszyła, bo na pierwszym odcinku specjalnym tego etapu pojawiła się mgła. Nie był to problem dla Sebastiana Ogier i Juliana Ingrassi. Francuzi wielokrotnie udowodnili, że w trudnych warunkach radzą sobie lepiej niż ich konkurenci, co też przekładało się na tytuły mistrzowskie zdobyte przez francuski duet. Ogier na tej próbie był szybszy o 17 sekund od rywali. Andreas Mikkelsen miał fantastyczny początek dnia i wydawało się, że kierowca Hyundai jedzie po swoje pierwsze zwycięstwo w barwach koreańskiej marki. Niestety wszystko za dobre kiedy się kończy. W oczy Mikkelsena pojawiły się problemy ze skrzynią biegów. Nie mógł zmienić ze wstecznego. Mikkelsen nie był w stanie ruszyć i dla niego był to koniec rywalizacji, a na dodatek rozgrzany wydech rozpalił Beleśana. Twarde lądowanie zaliczył Oitzelak z Martinem Jarbeojo. Nieudany skok przełożył się na koniec marzeń o dobrym wyniku dla załogi, która w 2018 roku była w walce o tytuł mistrza świata. Takich problemów nie miał za to Sebastian Ogier, pilotowany przez Juliana Ingrassię. Francuz kontrolował sytuację i został liderem rywalizacji. Poddawać się nie zamierzali Thierry Neuville i Nicolas Gilsoul. Belgijski duet Hyundai podkręcił tempo podczas drugiego etapu, od samego rada ruszając do ataku, by nadrobić jak najwięcej czasu do prowadzącego Ogiera. Szarsza Belgów oznaczała, że po 14 odcinkach specjalnych tracili mniej niż 7 sekund do prowadzącego Ogiera. Ten mimo wszystko kontrolował sytuację. Wciąż utrzymywał się na prowadzeniu, ale nie był w stanie odpowiedzieć na czasy kręcone przez Belga. Ogier wraz z Julianem Ingrassią pozostawali liderami, pomimo tego, że nawet uderzyli w jeden kamień. Nie przeszkodziło to im, aby osiągnąć dobry czas na kolejnej próbie. Niedzielny etap to ciąg dalszy pogoni Thierry'ego Neuville'a za Sebastianem Ogier. Różnice między nimi były coraz mniejsze i o wszystkim miał rozstrzygnąć ostatni odcinek specjalny, czyli Power Stage. Liderem dalej był Ogier, ale z coraz mniejszą i mniej pewną przewagą. Przed finałową próbą dzieliło ich zaledwie 0,8 sekundy. Jako pierwszy na trasie był Thierry Neuville. Wraz z Nicolasem Gilsoulem nie dali szans konkurentom, którzy mogliby im odebrać punkty za Power Stage. Neuville, doskonale wiedząc, jaką ma misję, pojechał na 120%, był najszybszy na Power Stage'u. Jak na razie.
Zespół Hyundai'a, podobnie jak ich załoga, musiała tylko czekać na to, co zrobi Sebastian Ogier wraz z Julienem Ingrassią. Międzyczasy wskazywały na to, że będzie bardzo wyrównana walka o to, kto zwycięży w całym rajdzie. Na odcinku troszkę gorzej prezentował się Ogier, no ale wszyscy doskonale wiedzieli, że to właśnie on jest w stanie wyciągnąć coś w końcówce. Tym razem tak się jednak nie stało. Półtorej sekundy wolniej na odcinku Power Stage, co oznaczało też, że Francuz przegrał cały rajd. Euforia po otrzymaniu informacji była dosyć oczywista i zrozumiała. Na dzisiaj to już wszystko w archiwum Motowizji. Pamiętajcie, że rajd Sardynii rozpoczyna się już za tydzień w czwartek od odcinka testowego. Później wszystkie odcinki specjalne, a także transmisje z Media Zone oraz specjalnego studia w Warszawie zobaczycie na żywo na antenie Motowizji. Dajcie nam znać w komentarzach, jakie macie wspomnienia z 20 lat rajdu Sardynii, a także jeżeli się podobało, to nie zapomnijcie, aby dać łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco z nowościami na antenie Motowizji, to subskrybujcie nasz kanał i kliknijcie w dzwoneczek.